Mam na imię Roman. Od 5 lat nałogowo czytam komiksy, przez co wyrzucili mnie z roboty, odeszła moja kobieta, a kumple odwrócili się ode mnie. A to wszystko przez audycję prosto z kadru. Najgorszemu wrogowi tego nie życzę. Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji prosto z kadru. W każdy czwartek o 17.30. Witam po raz 250 w audycji prosto z kadru, czyli kącik komiksowy w Radio Afera. Za sterami Wojciech Lisiecki, przed mikrofonem Filip Bąk. W komiksach, jeśli jest taki okrągły numer 250, to zazwyczaj to jest jakieś takie święto, jakiś fajny gościnny występ w jakichś komiksach superbohaterskich. I dzisiaj zaprosiłem do radia dwóch gości. Jest to Marcin Łuczek, pseudonim Iron. Witam serdecznie. Oraz Bartosz Kuczyński, pseudonim Graficus. Bartłomiej Kuczyński. Bartłomiej, właśnie, jak to jest imieniem Bartek. Bo kiedyś sprawdzałem... Zdrobnienie jest to samo, Że Bartłomiej to jest ten klasyczny. Tak, tak. Bartosz i Bartek to są zdrobnienia, tak? Tak. Okej, dzisiejszą tematyką będą poznańskie spotkania komiksowe, ponieważ już wkrótce rusza trzecia edycja. Dzisiaj o tym będzie audycja. Wy jesteście organizatorami. Aczkolwiek chciałbym was przedstawić naszym słuchaczom z trochę innej strony, z innej perspektywy, ponieważ zanim rozpoczęliście zabawę w organizowanie spotkań komiksowych w Poznaniu oczywiście, to udzielaliście się na innych frontach. Tutaj może zacznę od Bartka, bo ciebie można kojarzyć z prac w różnych antologiach. Jesteś rysownikiem. Tak. Generalnie twórcą komiksu, bo zazwyczaj nie tylko rysunek, ale i wiele komiksów, które robię, jest do moich własnych scenariuszy. Czyli generalnie od tej strony twórczej zajmuję się całością komiksu, a chociaż ostatnio zdarzały mi się współprace z różnymi scenarzystami, różnie bywa. Nie miałeś jeszcze debiutu albumowego, że całego albumu jeszcze nie zrobiłeś, ale pracujesz nad tym. Jakie są plany w tej materii? Bo bodajże 2 lata temu byłeś gościem prosto z kadru i mówiłeś, że to jest takie twoje marzenie, że będziesz do tego dążył. Jak to właśnie to realizujesz, swoje marzenia? Znaczy staram się realizować, jak to z marzeniami bywa. W tej chwili jest taka śmieszna dosyć sytuacja, bo tak jak do tej pory żadnego albumu nie zrobiłem, tak, w tej chwili przeszykowuję się do tak naprawdę 2 albumów. Jeden do scenariusza mojego, drugi do scenariusza Roberta Sienickiego, znanego już półświatkowi komiksowemu scenarzyście. W zależności od tego, który scenariusz prędzej zostanie ukończony, taka będzie kolejność tych albumów. Znaczy, mam nadzieję. Ja mogę sobie rysować, a niekoniecznie musi mi to ktoś wydać. Nie? Twoje prace można zobaczyć w internecie graficus.pl. Tak. Pracujesz cały czas na bieżąco? Co z Arktikiem? To znaczy... niestety Arktik leży. Arktik to jest taka krótka seria... taki webkomiks, komiks internetowy, który przez bardzo długi czas stanowił moją taką główną działkę komiksową. Ale tak szczerze mówiąc, ta taka krótka forma troszkę mi się, może nie przejadła, ale zmęczyła mnie. Mhm. No i teraz po prostu staram się przerzucać na dłuższe historie, dążąc wytrwale do tego pełnowymiarowego albumu. Znaczy, na pewno wrócę w którymś momencie do Arktika, bo to są takie fajne, krótkie historyjki, ale na razie jakby ta formuła się chwilowo wyczerpała. Rozumiem. Aczkolwiek mam pewne jeszcze plany w przyszłości co do tego, więc... Trzymamy kciuki. Przejdźmy teraz do Marcina, bo się nudzi. I wcale się nie nudzę. Jesteś w radiu po raz pierwszy, prawda? Zgadza się, słychać? Stresik jest? No, malutki. Aczkolwiek radio to jest radio, jest ta świadomość, że mówi się do ludzi, aczkolwiek na różnych festiwalach komiksowych, festiwalach fantastyki prowadziłeś spotkania przed pełną publicznością, więc jako tako umiesz mówić. I powiedz coś może właśnie o sferze twojej działalności, jeśli chodzi o różne konwencje. Pokaż, jak umiesz mówić. No tak, raczej z tym nie ma większego problemu.
początku swojej pracy byłem między innymi trenerem, prowadziłem szkolenia, więc już wtedy udało mi się oswoić z gronem osób słuchających tego, co mówię. A szkolenia z mówienia? Szkolenia bardziej produktowe w jednej dużej firmie, aha, ale zostawmy to. No tak, miałem okazję prowadzić trochę spotkań. Zanim zaczęliśmy organizować spotkania komiksowe, to zaczęło się to już chyba na Poznańskim Festiwalu Fantastyki Pyrkon, gdzie czasami udzielałem się w bloku komiksowym w postaci właśnie prowadzenia spotkań z autorami czy moderowania dyskusji. No obecnie no, to trochę częściej mi się udaje w tym kierunku działać właśnie na spotkaniach komiksowym, tudzież na innych festiwalach komiksów. Wiesz, tego co ja kojarzę z różnych Pyrkonów, Polkonów, innych tam festiwali, to zawsze dostawałeś grube ryby, gwiazdy, żeby z nimi spotkania przeprowadzić. Znaczy, nie było stresu, przygotowania wielkie, coś takiego jak to... Znaczy, czy dostawałem, no często można powiedzieć, że współorganizowałem te bloki komiksowe na Pyrkonie, Polkonie, razem z Pawłem Olinczakiem, którego też w tym miejscu pozdrawiamy. No tak bardzo. Go zabrakło dzisiaj, niestety. Tak. I w związku z tym po prostu Paweł odzywał się do mnie: słuchaj Marcin, będziemy może mieli okazję gościć takie osoby, czy nie miałbyś ochoty poprowadzić spotkania. W zasadzie no, czułem się bardzo, bardzo przyjemnie, że dostałem takie propozycje i zgadzałem się. A co do przygotowań, to no, lubię być przygotowany, no brak przygotowania na spotkaniu to jednak był trochę taki afront dla gościa, więc to jest ostatnie, do czego chciałbym doprowadzić. Mhm. I zdarzało się, że zarywałem nockę przed tym dniem, w którym miałbym prowadzić spotkania, ale zawsze warto, bo w tym momencie spotkania wychodziły, no myślę, że całkiem przyjemnie. Jeszcze na zakończenie tego wejścia takie hasło Grzegorz Rosiński na kojarzę Pyrkonie, coś, tak? Kojarzę coś, ty aktor jakiś? No. Ja bym chciał tutaj pociągnąć za język, jak to wyglądało. Bo to byłeś odpowiedzialny, Bartku, za to, żeby... Przyjechał. Żeby przyjechał, żeby przeżył Pyrkon i żeby szczęśliwie wrócił do domu. Czyli byłeś bodyguardem. Tak, przewodnikiem takim. Znaczy no, generalnie ściągnąłem Grzegorza Rosińskiego tutaj do Poznania, opiekowałem się nim, no i go wyprawiłem z powrotem. Starałem się, żeby nie czuł się zagubiony. Co, sympatycznie? Sympatycznie. To jest bardzo, bardzo miły człowiek, zresztą jego towarzyszka również. Także znaczy ja miałem już wcześniej do czynienia i z Grzegorzem i nawet bardziej z jego synem Piotrem. Właśnie przez Piotra udało mi się załatwić przyjazd Grzegorza Rosińskiego tutaj do Poznania. Okej, kończymy pierwsze wejście. Jak zwykle na początku pierwszym kawałkiem będzie kawałek z wytwórni Export Label, płyta Silex. Silex, ale kawałek Laser Birds. Jak to się czyta, mielibyście? No dobra, do mojego trzeba enigmy. Laserowy ptaszek? Nie, gdzie? Nie. Dobra. Laser Birds. Wojtek, dawaj. We'll be right back.
Zebraliśmy się tu po to, żeby przedstawić wam, drodzy słuchacze, takie zjawisko, jakimi są spotkania komiksowe. Czy to jest pewna nazwa poznańskie spotkania komiksowe? W zasadzie używamy tego wymiennie. Spotkania komiksowe, poznańskie spotkania komiksowe. Chociaż poznańskie spotkania komiksowe trochę się myli potem skrót z Polskim Stowarzyszeniem Komiksowym. A poza tym w domenie naszej strony jest spotkania komiksowe, więc możecie myślę, znaleźć, tak to zostawmy. Tak, spotkania komiksowe na Facebooku możecie znaleźć. Ale wy w tym czasie, jak słuchacze będą sobie wklepywać, powiedzcie coś o idei. Idei. To może najpierw powiem, jak to się stało, że pojawiły się spotkania. Znaczy, trzeba oddać tutaj sprawiedliwość, że głównym pomysłodawcą spotkań jest Wielki Nieobecny. Jest Wielki Nieobecny, czyli Paweł Olejniczak, który z tego co wiem od dawna się już nosił z zamiarem zrobienia czegoś takiego jak spotkania komiksowe, takiego bardziej aktywnego czy też można powiedzieć promowania mediów, propagowania tylko medium. I podzielił się ze mną swoim pomysłem, zapytał się, czy nie chciałbym pomóc też zacząć się udzielać. Pomysł mi się spodobał. Zaczęliśmy z Pawłem organizację spotkań. No, od samego początku aktywnie swoją wiedzą i zapałem Bartek nas wspomagał i w zasadzie to było naturalne, że dołączył do nas i teraz razem z nami zajmuje się organizacją spotkań. Nie miałeś wyboru po prostu. No, nie miałem wyboru, zmusili mnie po prostu. Perfidnie i bezczelnie. Perfidnie i bezczelnie. Żelkami? Żelkami, tak. Żelkami. Słabą. To się nazywa chamstwo. No jak wam idzie to organizowanie? Co żeście do tej pory zorganizowali, że tak powiem? Takie okej, rozpoczynacie w przyszłym tygodniu. Trzeci sezon. Tak. Trzeci sezon. Możemy już wstępnie zaprosić ludzi, dokładnie za tydzień. Znaczy może Filip, ja przerwę ci, powiem generalnie, co to są spotkania komiksowe, bo tak... Aha. No, nazwa wskazuje na to, że to tak, są spotkania. Znaczy, spotkania komiksowe. Jak to wygląda? Znaczy generalnie cała idea polegała na tym, że my jako zapaleńcy komiksowi, działający w różnych działkach tego komiksowa, bo Paweł zrobimy tutaj taką małą reklamę, prowadzi sklep komiksowy w Poznaniu, Kik, również jest związany z kilkoma tłumaczeniami, ale dobrze pamiętam. Tak, tak, Paweł jest tłumaczem z języka japońskiego. Tak, no Marcin tutaj mówiliśmy, ja również, czyli działamy w różnych działkach i tak naprawdę leży nam na sercu propagowanie tego medium, pokazywania go z różnych stron, ale raczej takim osobom, które są otwarte na przyjęcie komiksu, które są nim zainteresowane, takimi prawdziwymi fanami komiksu, jak również takimi casualowymi, czyli przypadkowymi czytelnikami, którzy chętnie by, no mówię, którzy są otwarci na to medium. I dla takich osób właśnie są te spotkania organizowane. Pokazujemy na nich różne style, pokazujemy na nich język komiksowy, pokazujemy różne możliwości pokazania, czyli na przykład komiks internetowy, spotkania z twórcami, spotkania z ludźmi komiksu, z fanami, także na tym te spotkania polegają. I wracając do pytania, co udało wam się do tej pory zorganizować? Znaczy, myślę, że jak na coś, co organizujemy w zasadzie bez środków finansowych, to myślę, że nawet, że całkiem dużo nam się udało tak, zrobić. To jest ważna informacja, że wejścia są darmowe. Oczywiście, spotkanie. Wejścia są darmowe, trochę dziwnie było, gdyby jeszcze ludzie musieli za to płacić. Aczkolwiek jak coś zostawią, to nie ma to chętnie, nie? Tak, oczywiście zachęcamy. Tak, jakieś ciastka, chrupki. Do prowadzącego na przykład. Wiadomo, że komiksiarz biedny jest, ciastkami nie zgarni. No, wracając do tematu, no udało nam się już troszeczkę, myślę, zrobić fajnych rzeczy.
Głównie odniosę się tutaj właśnie do spotkań z twórcami. W zeszłym roku też rozpoczęliśmy sezon takiego wysokiego C, ponieważ do Poznania przyjechał Śledziu, Michał Śledziński, z którym spotkanie było dosyć długie, udało się bardzo wielu rzeczy porozmawiać. Myślę, że całkiem przyjemnie to wyszło. Michał zrobił tutaj też dla nas plakat kolejnego sezonu, który oczywiście można zobaczyć na naszym profilu na Facebooku lub na stronie. Gościliśmy też m.in. Roberta Sienickiego, który opowiadał o organizacjach komiksów. Odwiedzili nas Magda i Radek Bolałkowie. Z Hanami. Z Hanami, ze Hanami, których też tutaj zresztą wszystkich serdecznie pozdrawiamy. Którzy opowiadali, jak to wygląda, jak wygląda wydawanie mangi w Polsce z ich perspektywy i o paru innych rzeczach. No przecież mówimy wspomnieć o tym, że pierwsze spotkanie także ty współorganizowałeś. Mam tu na myśli, że byłeś jednym z prelegentów. Tak, z Pawłem. Tak, Pawłem, dokładnie. Wschód, kontra-zachód. No i na przykład redaktor największej polskiej strony o Batmanie, czyli Wojtek Nelec, który chyba już nieraz tutaj był u ciebie. Dwa razy. Prowadził swoją, tak. No, nieraz był. Swoją prelekcję. Tak, no, samo jak o adaptacjach Bartek. Batmana. Tak. Filmowych. No i Bartek, ty robiłeś też o komiksowym. Zgadza się. Tak, tak. To co ja, rysownik komiksów powinien wiedzieć. To znaczy... Kurs. Ale tak. Ogółem taki fajny przekrój, bo z tego co słyszycie, macie gości, którzy mówią o adaptacjach filmowych. Są tutaj rysownicy, którzy mówią o swoim warsztacie, o tym jak się rysuje, albo w ogóle o sprawach, które ich interesują. Macie wydawców, macie ludzi od mangi, od komiksu polskiego, od komiksu amerykańskiego, od komiksu europejskiego. Czyli ogółem spotkania komiksowe nie dzielą tego medium na jakiekolwiek granice. Nie, staramy się, myślę, pokazać wszystko, co mogłoby zainteresować właśnie takie osoby, które cokolwiek mają wspólnego z komiksem, bądź mogłyby mieć. A co może zainteresować? O tym powiecie już za chwileczkę. No to teraz przechodzimy do trzeciego sezonu spotkań komiksowych. Ja jeszcze raz przypominam, że spotkania komiksowe są do znalezienia na Facebooku. Tam znajdziecie wszelkie informacje na bieżąco, a jakie są właśnie najnowsze informacje? Teraz konkrety, proszę. Okej, konkrety, to może tak. Do tej pory spotkania były organizowane we współpracy z Wyższą Szkołą Języków Obcych na ulicy Piekary. Od tego sezonu... Poznajomości, oczywiście. Tak, poznajomości. Od tego sezonu zmieniamy naszą lokalizację i rozpoczynamy tym samym współpracę z Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, czego się bardzo cieszymy. Tak, to jest bardzo dobry znak na przyszłość, myślę. Tak, zgadza się. I to jest pierwsza rzecz, którą chcielibyśmy tutaj ogłosić. Znaczy, ogłosiliśmy już w zasadzie, można powiedzieć, wczoraj. Drugą rzeczą, którą też już ogłosiliśmy w pewien sposób, jest nasz pierwszy gość. Znowu zaczynamy od wysokiego C. Oj, zdecydowanie. Myślę, że to jest gość też pokroju Śledzia. To nie będziemy dłużej chyba trzymać niepewności, słuchaczy. Okay. W przyszłym tygodniu, w czwartek o godzinie 17 w Centrum Kultury Zamek, naszym gościem będzie Mateusz Skutnik, czyli twórca serii komiksowej Rewolucje, serii o Blackim czy Morfołaku. Jest Chucky. Tak się fajnie rymuje. Chucky, Blacky, Morfołaki. Zapytamy się Mateusza, co o tym myśli. Tak, zdecydowanie. Karymowanka jak... Tylko może niekoniecznie na spotkaniu. W reklamach dla dzieci, jak i soczków, nie? Tak. I również Mateusz zrobił... Tak, zrobił plakat do nowego sezonu. Myślę, że mamy też duże szczęście do twórców, którzy robią te plakaty. Myślę również, że wybieramy wśród najlepszych, prawda? Tak, zdecydowanie. Tak. Myślę, że oni czują się zaszczyceni i uhonorowani tym, że mogą zrobić dla nas plakaty. Jeżeli któryś z nich nas słyszy, to mam nadzieję, że serdecznie. Nie będzie chwilę tylko dementował na Facebooku. Właśnie. Pierwszy plakat zrobił dla nas KRL. Czyli znany autor Łaumy. Tak. Tu musimy przyznać, że naprawdę zresztą tak samo jak i on i kolejni twórcy niesamowicie trafnie ujął temat. Każdy na swój sposób. Komiksowe. Dokładnie, każdy na swój sposób. Tak. No, drugi plakat zrobił Śledziu,
No, teraz najnowszym zajął się Mateusz Skuznik. I uwierzcie mi, jest na co czekać. Zobaczycie, jak no jest ogień. Ja już widziałem próbkę, pokazywaliście mi, kiedy będzie udostępniony oficjalnie na fejsie. Dzisiaj wieczorem albo jutro. Tak, myślimy, że już to będzie dzisiaj. Drobne zabiegi kosmetyczne. Mam nadzieję, jeszcze. Tak. A robiliście kiedyś głosowanie, który plakat jest najfajniejszy? Znaczy, który na razie? Nie, wszystkie są fajne. Tak, jestem fanem w zasadzie każdego. Każdy autor na swój sposób zrobił plakat, każdy ujął to inaczej i każdy ujął to bardzo trafnie. Tak, i każdemu jesteśmy wdzięczni, bo... Zdecydowanie, to dziękujemy. Jedna rzecz mnie martwi. Powiedziałeś, że pierwsze spotkanie jest za tydzień o 17:00. Trwa godzinę, tak? Mniej więcej godzinę, zależy dwie sprawy. Jak będzie. Pierwsza. Jaka będzie częstotliwość tych spotkań? No bo ja o 17:30 mam audycję. Konkurencję mi robicie, panowie. Dobra, mnie później można na fejsie, na YouTubie tam odsłuchiwać. Także jeśli ktoś ma wybór, to pewnie wybierze spotkania. Aczkolwiek nie, jak często będą... Nie zrozum na źle, ale mam taką nadzieję. Jak często będą te spotkania organizowane? Znaczy to... Zabierzecie mi słuchalność co tydzień? Nie, myślę, że nie musisz się o to martwić. Znaczy, początkowo mieliśmy taką ambicję robienia właśnie co drugi tydzień spotkań komiksowych. Nie do końca zdało to egzamin. Nie zawsze udało się znaleźć chętnego prelegenta, czy wszystkim terminy się pasowały. Wiadomo, robimy to Po godzinach, więc to też nie do końca się zgrywało, w związku z czym ustaliliśmy praktycznie, że to będą po prostu czwartki. Tu zaznaczam, że ogólnie to jest o 18:00, tylko przyszłotygodniowe spotkanie jest o godzinie 17:00. No tutaj bardziej poszliśmy, jak powiedzieć, na rękę Mateuszowi i też naszym słuchaczom na spotkaniu, gdyż o 17:00, aby jeszcze udało się złapać Mateusza na autografy. No właśnie, bo on na różnych konwentach całe godziny rysuje, każdego nie ominie rysunek, bardzo fajnie zrobiony. Czy przewidujecie też kolejkowiczów tak zwanych? No mamy nadzieję, że się pojawią chętni tłumnie. Ale pytanie, czy ze wszystkim się zdąży? No to już zależy od Mateusza. Zobaczymy, jak to będzie. Będziemy mu donosić bułki i picie, zobaczymy. Tak. Jakie plany na przyszłość? Co po spotkaniu z Mateuszem? To znaczy tak, powiem tak, że generalnie staramy się rozwijać formułę spotkań komiksowych i no właśnie takim jednym z kroków jest przeniesienie do zamku, co również daje nam pewne możliwości, no, nie ukrywając, finansowe, tak. Współfinansowania przez zamek pewnych kroków, gości. Także no, myślę, że... Na razie nie uchylacie rąbka tajemnicy, będzie do znalezienia na Facebooku. Marcin troszkę może uchylić. Znaczy, co jeszcze w tym roku trochę mogę powiedzieć. Kolejne spotkanie komiksowe będzie w pierwszej połowie listopada i myślę, że można już powiedzieć, że naszym gościem będzie Kuba Jankowski, działający w Polskim Stowarzyszeniu Komiksowym, które, tu trzeba też zaznaczyć, jest patronem spotkań komiksowych i też w pewien sposób nas wspiera i pomaga. Kuba Jankowski działa też jako szef działu komiksowego na serwisie Polter i jest tłumaczem komiksów i właśnie o tym będzie opowiadał podczas wizyty w Poznaniu. I najprawdopodobniej w grudniu uda się jeszcze zorganizować spotkanie z poznańskim twórcą Pawłem Zychem, którego najnowszy komiks pod tytułem Infamis właśnie się pojawił na rynku, a pod koniec listopada pojawi się drugi tom tego komiksu, który będzie w zasadzie, którego to dwa tomy będą stanowić całość. I spotkanie z Pawłem najprawdopodobniej w grudniu. O wszystkich tych spotkaniach przeczytacie na stronie Spotkania Komiksowe na Facebooku. To sobie znajdźcie. Na zakończenie jeszcze Familiada, nie? Ciąg dalszy drużyny komiksowej. Tak? Siedziałem przed telewizorem, oglądałem. Dla wszystkich siedzieli, oglądali. Trzymamy kciuki, zapraszamy was do oglądania. Żegnamy się. Moimi gośćmi byli
Z lewej Marcin Iron Łuczak. Trzymajcie się. Oraz Bartłomiej Grafikus Kuczyński. Dziękuję za zaproszenie. Za storami niezmiennie Wojciech Lisiecki, a przed mikrofonem kończy audycję, mówiąc te słowa, Filip Bąk. Do usłyszenia za tydzień. Do zobaczenia na spotkaniu komiksowym. Cześć. Bada boom, 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 bada bo